Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Jesień przyszła wielkimi krokami. Rano 7 stopni było. Także teraz czas jest 15. Także jedziemy pokopać. Fajna pogoda, sam raz na wykopki. Nie będę sapał, że gorąco. No to będziesz sapał z innych powodów. Zobaczymy. Nowe pole. Dosyć duże pole. Tam, gdzie Ola lubi najbardziej, czyli przy głównej trasie. No, uwielbiam kopać przy głównej trasie. A nie jest przy głównej trasie. Ludzie pomachają, potrąbią. Jest wesoło. Dobra, nie przedłużam. Do zobaczenia za chwilę. Już na polu. Dobry. No nie, nie, nie będą ci buty śmierdzić. Nie, wcale. Poszedł. Lecimy, mamy kawałek, żeby dojść. No nie ma gdzie tutaj zaparkować. Niestety nasze auto nie terenowe. Także kawałek trzeba dojść. Zaraz będziemy. Tam jest taki kawałek fajny. Przy samej drodze. Niestety zmieniamy miejscówkę. Dotarliśmy tam na pole, się okazało, że poplon rośnie. Wykonałem telefon do rolnika, no i się okazuje, że rolnik jest święty i po prostu, gdzie panie, w niedzielę będzie pan w ziemię rył. Ja mówię, no nie, w tygodniu się cały tydzień, 6 dni w tygodniu się pracuje. Ma człowiek jeden dzień wolnego, gdyby chciał pokopać, no to ci rolnik powie, nie, 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 panie, w niedzielę. No i co, będę się z nim kłócił? No co, nie? Tu byśmy mogli też pokopać, ale to jest znowu też przy trasie. Także jedziemy w jakieś ustronne miejsce, trochę się wyciszyć, wyluzować, bo powiem wam szczerze, że no, swoim podejściem to mnie zdenerwowało. Chodź, chodź, chodź. Fajne pole. Dotarliśmy. Piaseczek. Takie dosyć taki fajny, duży trójkącik. Także lecimy. I zala od głównej drogi. O, o, proszę bardzo, jaki. Cześć. 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 No, myśliwski, no. Fajny, fajny, fajny mordeczko. Ale fajny jesteś. Ale fajny. Ale na zdyziu byłby w żywiole. Owsikają, owsikają. Na ciebie. Cześć. Super, Psiorek. To bo i to będziesz kopał, ja będę kopać, a ty będziesz wyciągać. Nie, ty szukać, a on niech kopie. I po kopaniu. Kawałek druta wykopaliśmy, no. Nie przysyp mu ogona. Ojej. Najbardziej to lubię, jak mi właściciel pola mówi. Ale tam pan nic nie znajdzie, panie, tu nic nie ma, tu same śmieci. No i proszę. Może czwarty, piąty sygnał. I patrzcie, jaki piękny krzyżyk zachował się Jezus na krzyżu. No ale przecież nic tu nie ma. No przecież nic tu nie ma. To jest chyba ten z drewienkiem, tak? Cześć, dziadu. Słuchaj do mnie. Kurde, Felek. No nie da pokopać. No kuta, jeszcze na plecy. No proszę cię. Poszedł. Poszedł, bo już denerwujesz mnie.
Do budy. Do budy. Do budy. Co za dziad. A ja zaczynam od krzyżyka. Też mam śmieci. O, idź do Maćka właśnie. Z kotwicą? Lecę. Ale szczoteczkę czy nie masz? A, szczoteczkę. Kurde, super. Dobra, krzyżyk. Masz, umyj. Maciek umyje, a ja wam pokażę. Piękny guzik, szkoda, że zżarło. No ale... Super fancik. Uważaj, bo Jezus jest. Zachował się. No i już jest mega. Już mi się to podobuje. Fanta? Fanta? To jest ostatni wykopek. No. No i mam fajny fancik. Rozpakujemy razem. Zobaczmy, co to jest. Guziczek. Chyba tak. Maciek ma ładny, ciekawy guzik. Teraz u mnie coś wyszło. A miało nic nie być. Ty dziadu, ty. Skubany. No, dzwoni Łukasz. Pozdrowionka, Łukasz. Dla ciebie, dla rodzinki. Mieliśmy pogadać, a Łukasz mówi kopko, bo szkoda czasu. Pogadamy później. No, także pozdro, ja lecę dalej. Co mówisz? No i bardzo dobrze, w końcu. Da nam spokój. O kurde, co śmiecia, coś się schyliłem, to mi na plecy skakiwał dziad jeden. Sygnał 97, rozwalający dosłownie słuch. Co my tu mamy? Czy to jest jakieś zakończenie przewodu jakiegoś? Coś elektrycznego chyba. Kawał mosiądzu. Wyszedł kawałek jakiegoś naczynia. Myślę, że cynk. Ale co chciałem wam pokazać. Tak dziki słuchają muzyki. Da się to roztegować. Zobaczymy, co tutaj. A nie, no proszę, kurde. Wyostrzysz. Gladiator i planeta dinozaurów. Ton trzeci. Oglądają filmy dziki. Maciek już ma skubany 5 monetek, ja mam pierwszą. 10 groszy 68, pozdrowionka serdeczne. No kurde, normalnie. Zrobimy tego testa. Tak jak Basia z Gregiem mówili. Damy mu jakiś inny wykrywacz, zobaczymy skupań co. Tak 150 Gareta mu nawet zobaczymy, czy by nakopał. Podejrzewam, żeby nakopał. Dziecko szczęścia. Kolejny film Quest. Z Van Damme'em. Ja wam dam. Uwielbiam. Uwielbiam, jak dziadek mówi, o, tam nic nie znajdziecie. Kurde, piękny orzełek. Ale co to było? Raczej pruski, czy tam cesarstwo niemieckie. No. Ale co to było, to nie mam pojęcia. Proszę. Proszę bardzo. O, jest złoto Weimaru. Fajny piaseczek. O, popularyz. No tak, to sam PRL. Ja też mam dychę z PRL-u. Była monetka, także
Klątwa kalesoniaka mi nie grozi. Kolejny guzik. Tak? No? No dawaj. O, o, jest branie. Jest branie. Ciągnie. Ciągnie. O, fajny. Fajny. Jeszcze 50 fenoli przed chwilą. No proszę bardzo. Jak? Gdzie to się dziad gromoli? Tutaj. Chyba chce... W cewkę chce mnie ugryźć. Cisza tam. Żabulce niedobre. Zaraz sprawdzę, kto to pisze. A teraz się pochwalę. 1895. Fenolek cesarstwa. Stan średni. Powiem wam, że kopiemy pod jakimś masztem, nadajnikiem. Zaraz sprawdzę, czy mam tu internet. Może bymy live'a zrobili? No i mam następnego fancika. Patrzcie tam, Sławek tam rozmawia. Patrzcie, nie złapał przez sobie telefon, tylko prowadzi live'a. A ja tutaj właśnie przed chwileczką wykopałam medalik. Co prawda nie jest on jakiś tam za specjalny, no ale z jednej strony widać cokolwiek, a z drugiej strony nie widać nic. No ale z tego pola to i tak jest fajny fancik, bo naprawdę dzisiaj wykopałam dosłownie chyba jedną monetkę. Maciek ma chyba z 5. Ja mam jedną, Sławek nawet nie wiem, ile on tam ma. Ale Maciek ma też dwa fajne guziki. Także no. Także Maciek z nami ostatnio nie był, to teraz zbiera fanty. Sławek prowadzi rozmowy. Także pozdrawiam wszystkie osoby, które w tym momencie są na live'ie ze Sławkiem. Także pozdrawiam was serdecznie i lecę dalej. Panie, to jest pierdylion sygnałów. Ale wysypisko śmieci. Harnasz. Pozdrawiamy, Harnasia. No i tyle fancioro wyszło. Oto dwa jajka to Ola przed chwilą w kurniku znalazła, to się nie liczy. To są fanciory Maćka. Tutaj nie mam pojęcia, co to jest. 16 London. Czy to nie jest tył łuski tej z bocznym zapłonem? Bardzo ciekawy fancik. Czesiniak. Byłeś dzisiaj na live'ie pozdrawiany, wiesz? Wiesz? No, no tak. Powiesz mi, co to jest? Nie powiesz. Dobra, panią, przepraszamy panią na chwilę. Przepraszamy, przepraszamy. Ach. Plomba solna. Tutaj ta blaszka z orzełkiem. Taki uchwyt pewnie z babcinego kredensu. Kilka guziczków, w tym ten z kotwicą bardzo fajny. No, monetki, jak zwykle, popularesy. Tutaj moje, niestety, bardzo słabe wypociny. Krzyżyk na starcie, a później było tylko gorzej. No i Oli, obrączka miedziana na starcie, ale to pewnie widzieliście już. Dwa guziki pruskie, cywilne, medalik zaraz pod koniec live'a i fenolek cesarstwa. Łuska, nie wiem, Mannlicher, chyba taka inna, nie nasza, nie mauzerowska przynajmniej. Złoto. Także żegnamy się, pa. Znowu cię zasłoniłem. No właśnie. No, trzymajcie się. Pozdrowionka, hej. Miłego weekendu.